Pani Maria, spotykamy się na 50. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Pracowała Pani w tym roku jako członek jury konkursu polskiego. Chciałabym zapytać o poziom tego konkursu. Wie Pani, znaczy nasze takie naprawdę wspólne wrażenie wszystkich jurorów było takie, że jest kilka dobrych warsztatowo filmów, ale brakuje takiego filmu, no takiego super, no takiego skandalu albo jakiegoś filmu, który coś nowego otwiera. Raczej był taki kilka ciekawych filmów, tak bym powiedziała. Natomiast nie było takiego filmu, który by nas jakoś tak zachwycił czy obezwładnił. Jest Pani zawodowym twórcą filmu dokumentalnego. Jak przyszło Pani ocenianie filmów animowanych i krótkometrażowych fabuł? No wie Pani, ja po pierwsze fabuły robiłam, także i się tym zajmuję od czasu do czasu. Jeśli chodzi o animację, to też jestem plastykiem z wykształcenia, więc też mam kontakt z tym, ale myślę, że to nawet nie chodzi o taki rodzaj bycia tego typu uniwersalnym ekspertem, bo jury oczywiście też troszeczkę ocenia filmy, jakby no jesteśmy też widzami, prawda, tylko takimi zaproszonymi do oceniania, więc ja to tak traktowałam, że jednak kierowaliśmy się tym, czy te filmy o czymś mówią ciekawym, czy jest w nich coś nowego. Ocenialiśmy oczywiście warsztat, to bez dwóch zdań, ale też raczej staraliśmy się myśleć o widzu. Chciałabym zapytać o ocenę 50. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Jak widzi to Pani nie tylko jako członek jury, ale jako widz? Spotkałam tutaj przewodniczącego jury międzynarodowego i on mówi, międzynarodowy jest genialny, jest tyle świetnych filmów. Myśmy nie mieli takiego poczucia, że jest tyle świetnych. Było, myśmy właściwie rozważali kilkanaście filmów, daliśmy może nagrody chyba 6 czy 7 filmom, ale nie mieliśmy takiego poczucia nadmiaru rodzaju. Jest fajna bardzo atmosfera tych spotkań, takich mniej już oficjalnych, poza projekcjami. Tutaj czuję dawny duch Festiwalu Krakowskiego. Wczoraj byłam tutaj na jakimś przyjęciu, gdzie na przykład Jurek Kapuściński był DJ-em. Także czuję i widziałam wszystkich młodych tu uczestników festiwalu, którzy się świetnie bawili, więc jak ja bywałam tutaj jako młoda osoba na festiwalu, to bywaliśmy w piwnicy pod baranami. Także myślę, że ta atmosfera festiwalu jest. Czy festiwal ten Pani zdaniem zajmuje ważne, istotne miejsce na mapie debaty o polskim dokumencie? Wiem, że jest bardzo wiele imprez wokół. Jest ten Dragon Forum, są konferencje, także ja nie we wszystkim uczestniczyłam, ale w tym sensie no jest to, no oprócz teraz do krwi chyba taki, no takie najistotniejsze miejsce, prawda, bo do krwi jest jednak taki bardziej międzynarodowy, to też jest inny festiwal. Tu na przykład świetnym pomysłem było zaproszenie Johna Mekasa, prawda, bo to on właściwie był tutaj najbardziej rewolucyjnym, się okazało, reżyserem, ale równocześnie myślę, że to będzie miało duże znaczenie dla różnych młodych ludzi, którzy zobaczyli sposób, w jaki on myśli o filmie. Więc w tym sensie ja myślę, że to jest bardzo ważne miejsce spotkania dokumentu, każdego, kinowego, telewizyjnego, animacji, fabuł. No to jest jakiś tygiel i on zawsze był, jest i no mam nadzieję, że będzie. Czy zgodzi się Pani z tym, że dokument jest niestety coraz mniej obecny w życiu widza? Czy jest wprost przeciwny? Czy dokument ma się całkiem nieźle dzięki jakby nieoficjalnemu obiegowi, dzięki wideo, dzięki internetowi? Nie, wie Pani, ja myślę, że jest bardzo obecny, że to jest w porównaniu, no jak ja zaczynałam w latach 80., no to jest w ogóle niebo i ziemia, to znaczy jest w tej chwili taka świadomość tego, czym jest film dokumentalny. On jest tylko nieobecny niestety w telewizji, szczególnie publicznej, co jest no bardzo dziwne, no bo to jest w końcu najbardziej misyjny gatunek, prawda, można powiedzieć filmowy czy telewizyjny. Ale dla zainteresowanych oczywiście jest, teraz są takie złote lata, no jest mnóstwo festiwali mniejszych, większych, jest internet, prawda, wszystkie filmy dokumentalne takie, o których się mówi, natychmiast się znajdują nie dość, że w internecie, to jeszcze otoczone są zaraz internetową dyskusją, także ja myślę, że jest bardzo dobry czas dla dokumentu. Wiem, że Pani filmy ukazały się dzięki Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu. Jak odbiera Pani tą publikację i czy sądzi Pani, że dzięki temu więcej, dzięki w ogóle tym wydawnictwom więcej ludzi może oglądać dokumenty?
Ja uważam, że to jest rewelacyjna decyzja, że to nie tylko dlatego, że powstał box z moimi filmami, ale że dzięki temu jest taka... Wie pani, no to są takie, to są książki, no ale to są takie książki, prawda, z filmami o rzeczywistości. I myślę, że nie ma lepszej możliwości mówienia o jakimś czasie przeszłym niż poprzez filmy dokumentalne. I myślę, że te filmy, a wiem o tym, one mają niesłychany obieg, na przykład edukacyjny, są pokazywane w szkołach, wielu ludzi to kupuje. To jest naprawdę rzeczywiście świetne. Pani zdaniem, czy dokument pełni ważną, istotną funkcję edukacyjną? Sądząc po tym, jak wiele miejsc byłam zapraszana ze swoimi filmami, i to nie tylko takie, właśnie nie festiwale, ale różnego rodzaju dyskusje w Polsce i za granicą, w których film był właściwie takim sposobem porozumiewania się w różnych kwestiach politycznych, społecznych. Myślę, że film ma zawsze taką bezpośredniość doświadczenia, którą przekazuje, i myślę, że w jakimś sensie jest niezastąpiony w sferze edukacyjnej. Jakiej rady mogłaby pani udzielić komuś, kto dopiero zaczyna interesować się dokumentem, chciałby robić dokumenty, jak może zacząć swoją przygodę z tym gatunkiem? No ja myślę, że powinien opowiedzieć o sobie, o swoim domu, o swoich bliskich, napisać taki filmowy dziennik. Ja myślę, że to jest najlepszy sposób na... Dlatego, że w filmie jest bardzo ważne autorskie spojrzenie i myślę, że warto zacząć od siebie.